Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM 2 Long War of the Chosen. Kochani, ostatnio udało nam się pokonać dwa razy Czarnoksiężnika, bo Luanę zabrał za pierwszym razem, a to było bez sensu w sumie. Znaczy, ja wiem, że tam jest do więzienia jakiegoś chyba, czy coś, ale bez sensu, jak dla mnie, kurde, nie. Także ta druga wersja wydarzeń jest prawdziwa. Natomiast tutaj mamy, kochani, demoniczny bastion, misję, gdzie musimy uratować pojmanych rebeliantów, którzy i tak sobie gdzieś uciekną, bo i tak mamy tutaj maksymalną liczbę. Natomiast to jest taka misja szkoleniowa trochę. I ta ekipa od razu pójdzie, tutaj widać kawałeczek, jest przerzut zasobów, więc tam bym chciał pójść. Tą ekipą, plus ewentualnych innych kogoś, bo mamy jeszcze w barakach. Nasza główna ekipa poszła sabotować pomnik w USA. I czekamy na powrót Jarosława i innych, żeby, bo oni tam infiltrują kolejną twierdzę. I ktoś będzie musiał też pójść, żeby z tego, nie wiem, przerwać sabotaż. No i pójdziemy na tego wybrańca. Po raz kolejny. Dobra, na razie demoniczny bastion przed nami. Go! O kurde. Gdzie się te klatki podziały? A no tak, mamy tutaj miliard osób. Okej. Okay. 11 wrogów. 3 rebeliantów i git. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Dobra. Jakoś tak, no właśnie, pod spodem mi to pokazywało. Dobra, to jest jakaś taka mapa dziwna. To może jakoś z innego kąta coś tu gdzieś. Dobra, to jest koniec mapy, więc może przenieśmy się tu. Okej. Moon Knight. Fajnie. Dronki. Trudno. Come on. Dobra. Moon Knight, czy ty możesz strzelić? Bo jakoś tak patrzę, że nie możesz specjalnie. Weź tu. Zastrzel wronka. Ten bolter można by w sumie próbować ulepszyć. Chyba, że już jest lepszym. Falcon. 12. Okej. Okay. Dobra, tu jest gazik. Kasieńka, ty możesz... Nie, nie możesz wejść, kurde. Dobra, pytanie, czy nas usłyszeli tutaj, czy nie. Jest dronek. A, to ten dronek jest. Dobra. Dobijmy go. Wrogów 9 powinno być, tak? Tylko. Tak. Dobra, no to tak jakbyśmy zaczęli teraz misję, tylko że niestety... Dobra. Starszy sierżant i ciężki lancier. A ty masz tę lancę elegancką. 74. Dobra. Zboostujmy to może. Kogo tu będziesz widział? Lanciera. To jest strzał, żeby go oznaczyć tylko.
No. Ładnie. No i co? Zastanawiam się, czy go kurde nie przygwoździć. A tak zrobimy. Dajmy protokół wsparcia. Tu mamy przecież mentalistę, dobra. Gdzie mamy mentalistę? Tu. Księga nie dotrze nigdzie. Więc włączymy Overwatcha i mamy Moon Knighta. Tu, żeby sobie jakąś kurde energię gdzieś zabrać, co nie skądś. Naprawdę? Huhuhu. Lol. No i to był kurde twój błąd. No kurde, parabusz. Parabusz, czyli ambusz. Tak, ja wiem, że draśnięcie, ale to nie szkodzi. Ważne, żeby energię dostać. Dobra. To tyle. Chyba trzeba wejść na górę, nie? Z powrotem. Co to jest za hak w ogóle? Precyzja. Precyzja na 100%. Czyli co? Krytyk, wydaje mi się, nie? Tak, na 8 tur, spoko. Dobra, musimy się ogólnie dostać tam. Więc w sumie przeładujmy. Kto może, niech przeładuje. Kto nie musi przeładowywać, niech idzie w shadow i podbiegnie tam dalej. Okej. Dobra, i oni są na alercie. Dobra. Podejdźmy tu. Pytanie, czy my jesteśmy gotowi na tę walkę? W sensie... A ja mam Janka zaznaczonego, no. Czy w sensie, jak tu podejdziemy gdzieś, to będziemy coś mogli robić? Chyba nie. No mógłbym próbować... Kurde, ta mapa jest straszna. Nie wiem, kurde, co mam... na górę gdzieś coś mi pokaż. O. Nie miałeś kucnąć. Miałeś na warte wejść. Dobra, to poczekamy jeszcze jedną turę. Okej.
Może z tej strony bardziej podbiegną do nas, to do, dostaną z Overwatcha. Ty mój miły, blisko. Ty mój miły. Idź tu. Czy tu kogoś widać? Tak. Widać elitarnego kapłana, ciężkiego mecha, super ciężką wieżyczkę na górze i elitarną żmiję. Okej. Okay. Dobra. Ulela. Siema. Okej. Bo tu jakichś Overwatchy nie ma, nie? Kurde, nie miałeś go zabijać. Kasieńka miała. Kasieńka ma Lightning Slasha właśnie. I za jedną akcję może podbiec po prostu. Dziabnąć typa. Ma trąbę powietrzną. I zoverwatchować. No i właśnie to jest kurde dobry... dobre kombo. Dobra, Janek, bo ja nie wiem, co ty tam robisz. Tak daleko. Okej. Czemu do nas? Ej! Idźcie tam. Jakiś lightning slash, coś tak. Dobra. Ciach, kurde. No durny żmijas. Okej. Okay. Zobaczcie, kurde, ile mają... A tu jest grappler już. Czyli jak przebiegniemy obok niego, to też mają Lightning Slasha. Dobra. Ty mój miły. I teraz pytanie. Czy ja trafię naszego? Chyba nie. Zniszczę osłonę, ale to nie szkodzi. Siema. No ale to jeszcze z wami nie skończyłem, nie? Momencik. Mamy tak, odwrócenie. Z kapłanem. No. Kapłan będzie... potrzebny. Tu mamy elitarną żmiję. Możemy jeszcze ewentualnie pierdyknąć voltem. Możemy wjechać. Tylko nie w tego. Ktoś na Overwatchu, przepraszam bardzo. Mech. Mech. No to mech. Jesteśmy odporni, nie? Nie ma.
Gdy my zadajemy obrażenia od 11. Gościu ma 11, dobra. Jak rozumiem, nie zabiłem teraz, tak? Tak. Po prostu... To jest na dole, nie? Ja wiem, że Rui przyjdzie, ale to nie szkodzi. To jest też grappler. Nie wiem właśnie kto, kurde, tak naprawdę. Kto może, kurczę... Kto pierwszy będzie atakował? Dziewięćdziesiąt jeden procent. No. Dobra. Przynajmniej tyle. Tu jest one for all. Okasieńkę bym chciał tutaj ustawić. Tylko ty widzisz? Widzisz miasta. Dobra. Go, go, go. Nie masz strzału. No, kolejny rój. Zniszczcie wieżyczkę. Tyle. Oj, przestań. Będzie chciała opluć, myślę. A może nie? Oni mają, kurde, 11 życia, nie? Zaawansowany większy i coś. Dobra. No to teraz. Musimy się jakoś dostać tu. Ja wiem, że to jest wieżyczka. Mam jakąś burzę psioniczną, coś, kurde, Volta. Tak, żeby wszystkich tutaj dziabnąć. O. Dobra.
No i też łatwiej trafić do nich. Czy w nich. Tylko to kurde, muszę się dostać tu jakoś, tędy. To będzie problemem. Zagubiony nie. Biegacz tak. Okej. A ty 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 ty. Czy to był odgłos awansu? To jest grappler. Aż nie jest grappler, zwykły. Okej. Ogólnie musimy się dostać tu. Wydaje mi się, że zagubionych nie ma. No to jest ta wieżyczka, ale... wydaje mi się, że ona mi gdzieś kurde w plegary strzeli. Jak ty możesz przejść tędy? Okej. Okay. Wydaje mi się, że jeszcze biegną, nie? Nie, tam jest elitarny kapłan i inni, dobra. Dobra, Janek tu. Przeładuj sobie. Tu musimy wbiec i zhakować. Ja będę widział ten hacking tu, bo jakoś tak mi nie pokazuje tego. Wydaje mi się, że tak. Mamy skłon, stop. To jest to samo chyba. Że nie wiem jak rozgłośnia, ale to i tak mały stop metali bierzemy, więc... Szybciutka misja, muszę powiedzieć. No nie. Ale by się udało. Mały stop to jest chyba 10. Dobra, czy wy możecie już wyjść stąd? To chodźcie. Bo wieżyczka jest nawet nieodpalona, więc nawet Overwatch nie powinna mieć. Staniemy sobie przy oknie. Nie. Zużyłeś cały kurde. Tu. Z powrotem. Dobra, jeden dobiegnie. No tutaj nie zobaczymy. Drugi, no właśnie to jest środek. Tutaj nie dobiegniemy, bo to jest to pole. Dobra. Chociaż wy jesteście najbliżej. Siema. To jest dwóch wrogów tutaj tylko, nie? Dwóch plus wieżyczka. To jest w ogóle? Elitarny kapłan. Chyba, że wieżyczkę też mi pokazuje na mapie. Go. Okej. Okej. No jeżeli stąd gdzieś wyjdziemy, tak, to nas
Nie, nie zobaczą nas nawet. Dobra. To spadamy. Znaczy, wolałbym go, kurde, zaatakować, powiem szczerze. Tego kapłana, ale... A, możesz tędy nawet przejść, spoko. Dobra, gdzie ten rój, kurde? Tu bliziutko. Dobra. Posiłki się zbliżają, ale to nie problem. Pytanie, czy my dobiegniemy wszyscy? Tutaj tak, tu tak, tu tak, tak. Nie. No cóż. Prawdopodobnie z tej strony będzie najłatwiej walczyć. No i ty, mój miły. Tak, jeszcze ktoś został? Nie, bo Leon jest tutaj, no. Z takiej pozy. No tu jest elitarny kapłan. Ale... Moment, ja przebiegłem to miejsce. Za daleko, za daleko. Dobra, weź jakiegoś dziawnie jeszcze w ramach treningu. Dobra. Git. Tyle. Ja wiem, że kapłana nie mamy, ale nie szkodzi. 24 plus oczywiście zombiaki. Dobra. No i kurde, Kasieńka MVP. Musimy zrobić plakat dla Kasieńki. No, dobre było. Spoko. Git. 67 obrażeń, kurde, zadanych elegancko. Moon Knight, no. Trochę słabo. Tutaj 41 obrażeń. No, tu strzały akurat się nie liczą specjalnie. 4 na 7, tu jest też słabiutko. Tutaj shotów nie było, ale 42. Most exposed. Sneak jest wiadomo. 80%, no mogłoby być ciutkę lepiej. No i mamy naszego kurde Janka, 83%, całkiem spoko. I tu mamy 3 na 3, ale najmniej chyba zadanych obrażeń. Dobra, kurde. Mam nadzieję, że jakieś awanse z tego będą. Bo to była taka misja właśnie pod doświadczenie tylko. No i zobaczymy, co się wydarzy dalej, bo mamy... A właśnie, tu nikt nie dostał ranny, nie? Chyba. Jeżeli tak, to spoko, bo potrzebujemy tych ludzi. Znaczy...
naszych ludzi do misji kolejnej za chwileczkę. Tak, chyba bezbłędnie, nie? Tak. Dobra, mamy awans u paladyna. Bombardowanie. Wystrzel bitę na dowolną widoczną pozycję, gdzie spowodują na potężną eksplozję. Spoko. Do twojej broni uwalnia się potem przy kolejnym strzale. To jest też fajne. Mistrzowe nerwy to tamten. Te dwa. On niestety nie zdobywa punktów. Właśnie nie wiem, bo to jest fajne. Po prostu gdzieś wyrzucamy sobie bitkę i jest ten, jest bomba. Natomiast to potem strzelamy dość mocno, ale wydaje mi się, że bomba jest lepsza. No. Dobra. Git. No i tutaj niestety nie ma. To jest energy power, nie? Chyba. Im mniej energy, tym bardziej zmęczeni. Dobra, zaawansowany większy magazynek, git, tłumik, spoko i stopy metali 10 plus VIP. Jeden, drugi, trzeci uratowany. Już. Szkoda, że awansów nie ma. Znaczy, no, mamy tego, nie? Dobra. Tu, 7 dni. No i tutaj nawet jak będzie niski czy jakiś, to też nie ma problemu. Luana, czy mamy w ogóle jakieś granaty? Mamy. Dobra. No tak, bo to były twoje granaty w sumie. Max. Z trebuszem. Trebusz jest chyba na miejscu. Nie, jesteś tu. Dobra. Kasieńka, jako Shinobi, tak. Mad Max patrzy na bardzo niski. No jak będzie niski, to będzie ok. Falcon. Mamy Lukasa z Natalią. Natalia poszła gdzie indziej. 107. Jest średnio niski. To mógłbym nawet zboostować, słuchajcie. No. Mentalistę, Janka, Leona, Leona. On musi się, kurde, nauczyć walczyć. Dobra, będzie bardzo niski. Może na średnio wysokim bym to zrobił. Dobra. Anequi Barracks. Tu jest ok. Tu jest ok. Tu jest ok. Tak. Tu jest ok. Chyba. Mentalisty nie mamy. Maestro. Dobra. Pytanie, czy mamy tyle kamizelek wszelakich. Tu mamy te dwie. Ty będziesz z przodu, więc ok. Tu jest pająk, tu jest ten, templariusz, ok, ok, ok. Okej, okay, to też spoko wygląda. Wiesz co? Zostawmy to tak, jak jest. Nie wiem, gdzie ty masz przytrzymane te, ale... Oto są... Wyposażenie na golenie. Tak? W sumie... Jakieś trampeczki, coś? Kurde. Nie wiem, gdzie to się trzyma. A, to jest prawe przedramię, ok. No nie? Nie wygląda to najgorzej. Co ty masz tu w ogóle? Maestro mógłby dostać w sumie, moment, bo tak patrzę na to. Masz 104, to nie. Ktoś ma tam 95. To musimy zostawić, bo mamy dodatkową celność chyba. Tak. A weź se rozrywacza. Można nie mieć głupi, ty akurat nie masz problemów z tym. Dobra. Ktoś ma lunetę. Tu jest elitarna, wiem. I właśnie będę chciał ją zabrać chyba. Jest zaawansowana.
No. Tak trzeba będzie zrobić. Elitarna luneta, elitarna... Nie mamy elitarnej kolby. Wszyscy poszli, kurde, z tymi... Tak? Tak, chyba tak. No dobra. Nie no, ktoś kurde... Ktoś musi mieć kolbę, moment. Jak kolba wygląda? Tu jest zaawansowana. Tu jest miękki spust, fajnie, fajnie. Tu jest zaawansowana, elitarna automatyczna, zaawansowana kolba zostaje. Granat. EMP chyba raczej nie będzie potrzebny. Weźmy flasza. Nie no, ktoś ma kurde... Moment. Tu jest ok, tu jest ok, tu jest ok, dobra. Elitarna kolba. Mieliśmy na pewno dwie. No, nie wiem gdzie ona jest. Albo ktoś ją ma tutaj, ale nie wydaje mi się, bo tutaj sprawdzaliśmy, to jest ten znacznik, zaawansowana. Zaawansowana. Zaawansowana, no. Dobra. Gremliny, gremliny. Mamy dział blaster plazmowy, weźmy go. On się może przydać. Tu jest ok, tu jest ok. Tu jest chyba ok, tu strzelamy. Tu pająkujemy, tutaj ten. No i dobra, to na bardzo niskim, spoko. Go. Wziąłem dwóch tych? Nie, dobra, bo to był bit Sparka. Okej. Okay. Dwa dni, znajdź traf, fajnie. Dobra. Wydaje mi się, że to tyle. Gdzie jest? Tu jest nasza ekipa. Gdzieś kliknąłem. Żołnierza. A, można. Nie, moment, moment, tutaj musimy nawiązywać kontakt. Tu mamy chyba. Miyuki. Elitarny większy magazynek, zaawansowana luneta. Tu elitarna kolba i dobrze. Za elitarny miękki spust, dobra. Elitarna celownik, dobra. To kurde. Miałem dwa albo trzy. Tu mamy elitarną kolbę. Elitarny większy spust, elitarna luneta, spoko, spoko. Elitarna luneta, zaawansowana kolba, tu jest też. Nie mam kurde drugiej elitarnej kolby, a nikt mi nie zginął. W ogóle tu jest gotowa już prawie. Zresztą miał być na ekstremalnie niskim. Archon, super ciężki mech, Muton Centurion, dron łowczy. Rano, poczekamy moment. Lećmy tu. Tak, tak, tak. Tu się na razie nic nie dzieje z tym i dobrze. Dobra, zobaczmy po zainteresowaniach trochę, może z tej perspektywy. C. Wyzwolone C2, C3. Dobra, nie, no to... Siła Adwentu w Europie Wschodniej jest 8, więc tam są na pewno misje trudne. Mamy dwa mechy. Moment. Za 37 godzin mamy kurde tajną operację. Gdzie będzie zasadzka? Ale wtedy będę mógł przyspieszyć ewentualnie coś. Jakąś misję i wtedy wysłać. Albo po prostu zacząć robić tę misję. Tu niestety to wpadnie, ale prawdopodobnie oni idą stąd tu, gdzie tu jest siła 5, tu będzie siła 8, więc będzie troszkę bardziej wyrównane. I już.
Dobra, to jest sprzęt wroga niski. Miał być bardzo niski. Ja miałem to przyspieszyć w ogóle. Chyba tak, bo tu mieliśmy tak. Tak. Dobra, jest bardzo niski, podatny. I Archon. Jest Archon, mech, łucznik, elitarny kapłan, elitarny żołnierz, berserker, mutton, elitarna korba. Korba. Kobra. Dobra, kochani, następna misja w następnym odcinku. I... No i właśnie, tak to jest, kurde. Ja myślałem, że tam 10 odcinków, jeszcze tutaj dwie twierdze, Blackside, tam fabryka, plus miejsce spotkania kulki, ta brama psioniczna i w sumie dodatkowy ten, znaczy już miasto podwodne i cześć. A tu się, kurde, okazuje, że jeszcze sporo misji jest przed nami. No, ale te włamania i tak dalej to spoko, bo jeżeli miałbym faktycznie iść już chyba na awatar albo gdzieś, no to... może ze strzelbą faktycznie tą specjalistyczną, plus ona chyba odblokowuje nam... Właśnie nie wiem, czy jest ten plazmowy shorty. Chyba jest, ale nie jestem pewien. Dobra, także kochani, zagubienie w okolicy. Combat Rush, dobra, tu jest. Może to być problem, bo to jest, rozumiem, mroczne wydarzenie, nie? Bo to są raporty sytuacyjne, ale... Zagubieni, no. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.